Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, z tej strony Olga Palka, a tu kanał Klub Przedsiębiorczości, a dzisiejszym moim gościem jest kobieta przedsiębiorca, Wiktoria Puchała. Witam serdecznie. Wiktoria, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj z Tobą rozmawiam, że mam przyjemność mieć tutaj do czynienia z Tobą. Zacznę od tego, że jesteś prelegentką w Klubie Przedsiębiorczości, tutaj jesteś naszym ekspertem. Ty jesteś inwestorem, jesteś właścicielką Victoria Day Spa Luxury, tak jak jest tutaj właśnie za nami tło, ale również jesteś z zawodu inżynierem. To jest inżynier instalacji sanitarnych i tu podkreślam, ponieważ obie jesteśmy inżynierami, a spotykamy się w takich okolicznościach. Wiktoria, jakbyś mogła powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że osoba, która skończyła studia techniczne, no, jest na dzień dzisiejszy właścicielką sieci salonów spa and wellness. Mało tego, jeszcze jesteś inwestorem, jesteś osobą, która ma mnóstwo zajęć i jest przy tym bardzo poukładana. Jesteś mamą dwójki dzieci, jesteś żoną i to wszystko spinasz. Jak to u Ciebie wygląda? Witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Mi również jest ogromnie miło, że mam tutaj okazję dzisiaj porozmawiać. Bardzo dużo tych wszystkich funkcji wymieniłaś, Olga, praktycznie. No, wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie i to, czym się zajmuję, to najlepiej pokazuje, że no nie do końca kierunek, który sobie obieramy jako młode osoby jeszcze, które nie do końca wiedzą, co będą robić w przyszłości, no później się zajmują tym, czego się uczyłem. Bo ja też wychodzę z założenia, że człowiek uczy się całe życie. A wbrew pozorom tak naprawdę studia techniczne, które skończyłam, Politechnika Śląska, dokładnie wiedział inżynierii środowiska i energetyki, specjalizacja technologia wody i ścieków, pomogły mi w założeniu kliniki, czy tam instytutu bardziej Victoria Day Spa. A to po prostu jest związane z tym, że ja też byłam w stanie zaprojektować wszystkie swoje salony, wszystkie oddziały, bo samo projektowanie zawsze było też czymś, co lubię robić, lubię taką pracę, nazwijmy to twórczą, kreatywną. Też skończyłam sobie taki kurs dla architektów wnętrz, dzięki czemu poza instalacjami byłam w stanie faktycznie po prostu przenieść swoją wizję na papier, na projekt i zrealizować moje marzenie, którym było właśnie założenie tak naprawdę hamamu tureckiego, bo od tego się wszystko zaczęło. No właśnie, bo ty pojechałaś na wakacje do Turcji i to było lat temu. Oj, właśnie, to było bardzo dobre. Ale jak widzimy, od pomysłu aż po realizację i na dzień dzisiejszy masz 3 oddziały. Mhm. Za chwilkę przejdę do tego, co się będzie działo w przyszłości, bo tu też plany z Klubem Przedsiębiorczości, właściwie ze spółką Eko Mazuria są właśnie bardzo konkretne. Ale ty jesteś osobą, która bardzo podkreśla takie stwierdzenie, że jak bardzo się chce, to można. No dokładnie, to po prostu widać, bo jeżeli ktoś nie tylko chce, ale też działa, czyli po prostu realizuje to, co sobie gdzieś tam w głowie wymyślił, no to faktycznie się udaje po prostu to osiągnąć. Wszystko zaczyna się od jakiegoś pomysłu, od celu, od wizji. Ja pamiętam te początki faktycznie, no ja byłam w hamamie tureckim jako młoda 19-letnia dziewczyna. Zawsze lubiłam podróżować, dalej lubię, teraz mamy troszkę no, niestety utrudnioną sytuację i nie jesteśmy w stanie jeździć tak często i w różne miejsca jak przed pandemią. Natomiast też wychodzę z założenia, że podróże kształcą i faktycznie to był taki impuls, to był moment, od którego wszystko się zaczęło, bo właśnie w wieku 19 lat byłam pierwszy raz w życiu w spa, pierwszy raz w życiu doświadczyłam takiego zabiegu na ciało, który był bardzo przyjemny, relaksujący, ale przede wszystkim też dodający energii i zdrowy. Ja się bardzo i fizycznie, i psychicznie dobrze czułam po tym zabiegu i stwierdziłam, kurczę, no świat jest fantastyczny, tyle rzeczy przed nami, tyle nieodkrytych doświadczeń i fajnie po prostu z tego korzystać. I do tego stopnia mi się to spodobało, że stwierdziłam, fajnie byłoby mieć możliwość podzielenia się takim doświadczeniem z innymi. I sobie wymyśliłam wtedy w głowie, że otworzę hamam turecki. Oczywiście to było na etapie, kiedy byłam naprawdę jeszcze bardzo młoda. To było na wakacjach.
wróciłam na studia, skończyłam te studia, zaraz po studiach jeszcze na piątym roku, na etapie pisania pracy magisterskiej, podjęłam pracę w swoim zawodzie, w biurze projektowym. No ale z przyczyn czysto takich życiowych, nazwijmy to, bo też później zostałam mamą, pojawiły się dzieci. No nie do końca byłam w stanie pracować na etacie. W firmie, w której pracowałam, jakoś od samego początku bardziej koncentrowałam się na obserwowaniu tego, co robią moi przełożeni, tego, w jaki sposób ta firma się rozwija, bo to była bardzo, bardzo fajna firma, ja ją do tej pory miło wspominam, bo się niesamowicie dużo tam nauczyłam. Mimo, że to było zaledwie półtorej roku tam pracowałam, to było w ogóle całe moje doświadczenie zawodowe, półtorej roku pracy na etacie, ale faktycznie byłam od początku w roli takiego obserwatora i patrzyłam, co takiego się dzieje, co jest przyczyną tego, że patrząc na całą branżę i na inne firmy z tego obszaru, akurat ta firma bardzo fajnie z takiej mikrofirmy, później łączy siły, powstaje spora firma, bo to później w ciągu tego półtorej roku, jak tam pracowałam z kilkuosobowej firmy, zrobiło się kilkanaście, teraz już jest chyba kilkadziesiąt nawet, także jak na biuro projektowe to jest duża firma. Natomiast no, ja nie byłam w stanie przystać na pewne wymagania, które mi stawiano, mianowicie na pracę po godzinach. Jak byłam po prostu mamą dwójki małych, konkretnie jeszcze wtedy był jedno dziecko, mój synek po prostu był malutki. Ja dostałam też bardzo szybko takie dosyć duże projekty do realizacji. No i zwyczajnie w pewnym momencie zostałam postawiona przed wyborem, czy mogę zostawać po godzinach, czy mogę się bardziej zaangażować w tą pracę, czy nie. No i stwierdziłam, że nie. No a to była jasna jakby taka informacja dla firmy, że no, że to nie będzie akceptowane. Po prostu takie były założenia. No i się rozstałam i bardzo mocno gdzieś tam wpłynęło to na moje ambicje, no bo stwierdziłam, że już nigdy więcej nie chcę po prostu pracować w taki sposób, żeby ktoś mi mówił, ile mam pracować i jakie priorytety gdzieś tam dla kogoś przenosić wyżej. No bo dla mnie najważniejsze było to, żeby po prostu mój synek był zdrowy. No i wpadłam na pomysł, że założę swoją własną firmę, własną działalność. No i jakoś wróciłam, nie wiem, nie wiedzieć czemu, myślami do tej wizyty w Turcji, do hamamu tureckiego i stwierdziłam, że otworzę salon spa, salon łaźnię turecką, konkretnie w Gliwicach, w piwnicy, w domu moich rodziców. Taka mrzonka po prostu młodej dziewczyny. No oczywiście wszyscy moi znajomi, rodzina, tak się po prostu patrzyli na mnie, zastanawiali się, czy coś mi się stało, czy ze mną wszystko w porządku. A zaczęli się jeszcze bardziej martwić i zastanawiać, jak poszłam na studia z kosmetologii, do takiej szkoły kosmetycznej, bo się dowiedziałam, że przede wszystkim jakby zaczęłam od tego, że zaczęłam się spotykać z firmami z tej branży, żeby się w ogóle dowiedzieć, jak to w Polsce wygląda, czy faktycznie dużo osób z tego korzysta. Mhm. Okazało się, że nie jest to jednak wspaniały pomysł, żeby otwierać hamam turecki, ponieważ po prostu Polacy mają zupełnie inną kulturę i tutaj by się zwyczajnie taki pomysł nie przyjął. Też miałam okazję korzystać z różnych audytów dla przedsiębiorców. Na studia z kosmetologii, na które poszłam, też udało mi się uzyskać dofinansowanie, no bo też skądś musiałam mieć środki, po prostu pieniądze na to, więc starałam się tak kombinować, żeby po prostu te środki pozyskać. Było też tam założenie takie, żeby można było skorzystać z dofinansowania 100% na te studia podyplomowe, które były drogimi studiami, no to trzeba było mieć własną działalność jakby z tej branży. No a ponieważ nie miałam, stwierdziłam, że założę tą działalność. Wiedziałam, że na opłacenie składek ZUS będzie mnie stać, bo dorywczo pracowałam wtedy jeszcze w biurze projektowym mojego taty, więc jakieś zlecenia realizowałam. No oprócz tego też byłam na urlopie macierzyńskim, więc jakieś zaplecze powiedzmy takie podstawowe, bezpieczne miałam, żeby sobie pozwolić na to, żeby tutaj zaszaleć i założyć działalność. No i od tego wszystko się zaczęło, czyli od edukacji, od kształcenia, od poznawania branży. No później właśnie ten kurs dla architektów wnętrz, o którym wcześniej mówiłam, który jakby całościowo pozwolił mi z jednej strony właśnie zaprojektować całe to miejsce, czyli logistycznie porozmieszczać powiedzmy gabinety w taki sposób, żeby no stworzyć po prostu takie spa, no bo sama idea tego, jak się dowiedziałam, że łaźnia turecka by się nie sprawdziła, ale takie day spa w Polsce jak najbardziej, które jest połączeniem właśnie zabiegów na ciało plus jeszcze kosmetyki, no to jeszcze bardziej mi się spodobała, super, no. Nie tylko hamam, ale coś zdecydowanie szerszego, no i takie były początki. Na studiach poznałam dziewczyny, z którymi podjęłam współpracę. To były pierwsze osoby zatrudnione i taka pełna wiary i optymizmu otworzyłam pierwszy oddział w Gliwicach przy rynku. Potężny czynsz oczywiście, bardzo duże koszty, bo od razu czterech pracowników, także takie, no wszystko po prostu szło tak na żywioł, tylko z pasji, z wiary, że będzie dobrze, z totalnie braku wiedzy i świadomości i doświadczeń.
bo okazało się w praktyce, że to jest bardzo trudna branża i ja w to mocno wierzyłam, że przecież to jest tak wspaniałe, że jak się tylko po prostu ludzie dowiedzą o tym, że spa się otwiera w Gliwicach, no to będą drzwiami i oknami do nas wbiegać. No ale się nie wzięłam pod uwagę jednego, że najpierw muszą się dowiedzieć i trzeba ich o tym poinformować. Więc tutaj cały obszar działań marketingowych, w który weszłam bardzo intensywnie, był kluczowy, żeby w ogóle zaistnieć na tym rynku. No ale tak mocno w to wierzyłam i tak z takim impetem tutaj wyszliśmy na Gliwice, że w ciągu roku na tyle rozkręciliśmy tą firmę, że byłam w stanie po prostu otworzyć kolejny punkt, czyli przejąć takie najlepsze w moim przekonaniu wtedy spa w Gliwicach, czyli były po prostu po drodze w ciągu roku dwa oddziały w bardzo szybkim czasie. No, historia jest długa i zawiła, więc tak. No właśnie, ale to jest ciekawe, że wiesz, że nie dość, że rozwinęłaś bardzo dobrze jeden punkt, to jeszcze się zdecydowałaś, żeby otworzyć kolejny. I to jest to. A powiedz, jak ty w ogóle godziłaś te obowiązki bycia mamy, tak? Bycia w dwóch miejscach naraz? No bo wiadomo, że tak się czasami mówi, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują, tak? Miałaś dwa zespoły. Jak ty to wszystko godziłaś, żeby zachować te wszystkie standardy, żeby każdy się czuł też zadbany i z klientów, i z twojego zespołu, że ma kontakt z szefową? No nieocenioną pomocą tutaj jest pomoc mojej mamy i to po prostu za to dziękuję przede wszystkim jej, ale też no, samej sytuacji. No i losowi, że po prostu taką wspaniałą mamą mnie obdarzył, która naprawdę od samego początku pomagała mi po prostu w opiece nad dziećmi, bo bez tego nie byłabym w stanie sobie poradzić. No też bardzo tutaj na początku dużo mi mąż pomagał, bo on mnie też wspierał w każdym możliwym zakresie. Też uwierzył w ten pomysł bardzo mocno i razem ze mną podejmował działania marketingowe. Na przykład ja zrobiłam jakiś projekt strony internetowej, ale on to wszystko zaprogramował, bo on jest informatykiem, znaczy naukowcem w ogóle z wykształcenia, więc też tutaj jego ogromna wiedza i pomoc były nieocenione. Natomiast wiadomo, no on też pracował, więc tutaj dla młodej mamy no to najważniejsza jest ta opieka nad dziećmi, więc to było też bardzo istotne, żeby ta opieka była dobra i pewna i taka ciepła, więc to było, no to było, to miałam i to, tak jak powiedziałam, no bez tego byłoby bardzo trudno i nie wiem, czy by się udało w tak krótkim czasie to osiągnąć. A te dwa punkty, czyli jak godziłaś już bycie jako przedsiębiorca, jako osoba zarządzająca, jak ty spajałaś te dwa miejsca? No wyglądało to tak, że w każdym kolejnym punkcie, który się tworzył, ja byłam fizycznie po prostu obecna na miejscu. Miałam swoje biuro, w którym pracowałam, tworzyłam te wszystkie właśnie procedury, nadzorowałam zespół, budowałam ten zespół. Przede wszystkim rozwijałam cały czas ofertę zabiegów, no bo to jest rynek, który się bardzo dynamicznie zmienia, co chwilę się jakby pojawiają jakieś nowości w tej branży, więc to jest jedna z najszybciej rozwijających się w ogóle branż na świecie, branża beauty, więc tutaj naprawdę też mnóstwo szkoleń i kongresów, eventów, na których trzeba było być, żeby w ogóle tą branżę poznać i być jeszcze na bieżąco, a nawet nie tylko na bieżąco, tylko o krok dalej niż konkurencja, bo to nas też wyróżniało i to też było naszą przewagą konkurencyjną. No i jakby taka forma działania, że bycie fizycznie w jednym miejscu, które się tworzył, no to po prostu się dzięki temu udało, no bo na etapie, kiedy w danym punkcie widziałam, że wszystko prawidłowo funkcjonuje, no to wyznaczyłam jedną osobę na funkcję menadżera. No i w tym momencie jakby z tym menadżerem miałam kontakt i mogłam rozwijać drugie miejsce. I to się jakby do tego sprowadza, no bo każdy kolejny punkt, który później powstawał, bo tam było po drodze trochę zmian, myśmy zmieniali lokalizację kilkakrotnie, no to sama taka forma działania po prostu bardzo fajnie się sprawdziła. Zresztą tak to funkcjonuje w większych firmach. Jeżeli firma chce się rozwinąć, no to trzeba ten zakres zadań, który był wcześniej na mojej głowie, po prostu przekazać osobie zaufanej. No a taką osobą na pewno jest osoba, którą się już w jakiś sposób poznało i sprawdziło i zaufało, więc... Więc tak to się dało. No i właśnie, teraz moje pytanie, jak zaufać takiej osobie? No bo wiesz, to jest twój biznes, twoje, często się mówi dziecko, chociaż biznes nie powinien być dzieckiem, ale... No jest to trafne porównanie na pewno, bo tak jak dziecko się rozwija i rośnie... Dokładnie, to jest bardzo ważne właśnie, żeby to dziecko później w miarę jak rośnie, to żeby stało się samodzielne. Ale właśnie, jak to jest, że ty zaufałaś jakiejś osobie? No bo często jest tak, że przedsiębiorcy zatrudniają ludzi i później się okazuje, że ktoś coś zawali, no jednym słowem mówiąc, i wtedy cały biznes kładzie się. Więc jak ty
jak ty w ogóle oddawałaś to zaufanie, tą odpowiedzialność przekazywałaś, jak to u ciebie wyglądało? To znaczy, generalnie ja mam trochę jakby świadomość tego, że to jest u mnie jakby, no nie chcę użyć tutaj słowa problem, ale mam bardzo duży poziom zaufania w stosunku do ludzi. No taka jestem i jestem też tego świadoma i no nie ukrywam też, ile razy się na tym przejechałam. Mm-hmm. No tak to jest, jeżeli chce się gdzieś tam daleko dojść, no to trzeba mieć... Jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twarde 4 litery, tak jest. No i tak to faktycznie wygląda. No. Natomiast bez tego zaufania nie można iść o krok dalej. To jest jakby podstawa w biznesie, bo no, prędzej czy później, żeby się rozwinąć, to trzeba komuś zaufać, bo no, jedna osoba nie jest w stanie po prostu pogodzić wszystkiego. Oczywiście ja mówię o sytuacji, kiedy ktoś chce się rozwijać. Mhm. Więc na pewnym etapie po prostu trzeba zaufać i czas pokazuje później, czy jakby zakres zadań, które zleci się tej osobie, zostały po prostu zrealizowane w odpowiedni sposób. No i u mnie się to udało. Wiadomo, że miałam też bardzo dużo różnych przygód. Mhm. Nie wszystkie były pozytywne. Bardzo się cieszę też z tych niepozytywnych, bo one też mnie bardzo dużo nauczyły. To jest no, kwestia doświadczenia, które się przez całe życie pozyskuje. No i które później też nastawia na przyszłość i uczy, w jaki sposób pewne sytuacje rozwiązywać. Bo no to też jest ważne, żeby oczywiście trzeba ufać, ale w odpowiedzialny sposób, tak żeby nie oddawać wszystkiego, co Dokładnie. Się ma. A takie sytuacje też miały miejsce niestety już w tej chwili, muszę powiedzieć. Mhm. A ile osób na dzień dzisiejszy zatrudniasz? To jest tak naprawdę dosyć trudne pytanie, bo to jest, mamy teraz okres pandemii, więc to jest trochę ruchome. Mhm. Ja bardziej bym tutaj nakierowała się na sytuację, z iloma osobami współpracuję. Okay. Bo tutaj część osób też pracuje no, w różnych formach. Czy to jest umowa o pracę, czy samozatrudnienie, czy jakaś B2B współpraca jakieś. Zewnętrzna, dokładnie. Jest bardzo dużo takich stałych partnerów, osób, którym można ufać. Jednym z nich na pewno jest zdecydowanie Klub Przedsiębiorczości, bo tutaj też jest bardzo podobne podejście i wspieramy się wszyscy wzajemnie. To też jakby samo podejście klubu pokazuje, że to nie są tylko słowa, tylko przede wszystkim też działania. No ale przede wszystkim no, osoby z najbliższego otoczenia. Tutaj jest na pewno mój mąż, który też jest gdzieś obok cały czas. W ostatnim czasie też poznałam Tomasza, z którym zaczęliśmy razem współpracować i też go chyba trochę zaraziłam. Klubem, mam nadzieję, że go zarażę, bo jeszcze w klub nie wszedł, ale bardziej tą wizją i pomysłem związaną z rozwojem po prostu firmy i marki Victoria. No a sam klub, no to jest dla mnie niesamowite, że teraz bardzo dużo firm się zamyka, bardzo dużo biznesów upada. A Wiktoria otwiera drugi oddział na Mazurach, więc to jest ewenement faktycznie. No właśnie, bo wielu przedsiębiorców, którzy mają podobne miejsca do ciebie, mają jakieś salony spa, jakieś właśnie jakąś kosmetologię prowadzą, no byli zmuszeni zamknąć swoje placówki albo jakoś ograniczyć swoje działania, a ty na przekór wszystkiego otwierasz. Ale jak ty w ogóle, jakie były twoje pierwsze kroki w momencie, kiedy wybuchła pandemia? Jak wy sobie poradziliście z tym? No tu jest ogromna praca nad sobą. Przede wszystkim praca z głową, praca mentalna, koncentracja. Troszeczkę trzeba się wyciszyć, uspokoić, zastanowić, przede wszystkim przemyśleć, jak to rozwiązać, żeby było dobrze. Ja od tego zaczęłam i oczywiście też skupiłam się na możliwościach, które no daje państwo. Były jakieś tam możliwości, te tarcze faktycznie zadziałały, bo no podejrzewam, że gdyby nie one, to mielibyśmy bardzo, na pewno dużo trudniej niż mamy. Ja nie mówię, że teraz mamy łatwo, no bo dalej jest trudno i rynek cały czas się kurczy i to no, w każdej branży w jakimś tam stopniu sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w kraju dosięgnie. Natomiast ja zawsze szukam rozwiązań i ja w ogóle mam też taki charakter, że lubię żyć na krawędzi, lubię ryzyko, lubię emocje i cała moja historia związana z prowadzeniem firmy, z otwarciem pierwszego, drugiego, trzeciego salonu i tak dalej, tutaj jest naprawdę, tak jak powiedziałam, myślę, że nie ma sensu opowiadać całej historii, ale jakby sam sposób i schemat działania pokazuje, że ja lubię takie emocje, bo to mnie motywuje. Niektórych to stresuje i wręcz paraliżuje. U mnie, jeżeli pojawia się jakaś trudna sytuacja, to ja właśnie szukam zawsze rozwiązania z tej sytuacji. Mieliśmy po drodze na przykład taki jeden z ważniejszych momentów, z trudniejszych momentów. Moment, kiedy no nagle zupełnie tak z sufitu pojawił się pomysł przejęcia salonu fryzjerskiego, który zupełnie nie był związany z rozwojem, teoretycznie nie był związany z rozwojem Wiktorii.
Ja oczywiście z tyłu głowy miałam w zamierzeniu jakiś tam plan, żeby po prostu nie tylko kosmetologię, medycynę estetyczną, całą strefę spa and wellness rozwinąć, ale też jeszcze fryzjerstwo, czyli całą po prostu tą branżę beauty, żeby mieć w jednej firmie. Więc było to na pewno spójne i jakoś ze sobą powiązane. Natomiast dla zespołu to był taki trochę cios, no bo mieliśmy otwierać drugi oddział, znaczy kolejny tam oddział Wiktorii właśnie tutaj w miejscu, gdzie obecnie siedzimy, a nagle się pojawiło fryzjerstwo. I okazało się, że to fryzjerstwo było bardzo, jeszcze trudniejszą branżą, bo ja w ogóle tej branży nie znałam. Myślałam, że to będzie podobne, a się okazało, że fryzjerstwo się troszeczkę innymi prawami jednak rządzi. No i zrobiłam kolejny bardzo taki ryzykowny krok. Zainwestowałam w piwnicę lokalu, w którym mamy salon fryzjerski, żeby otworzyć drugi oddział Wiktorii, żeby tą kosmetologią i tą naszą marką podnieść przynajmniej ten salon. Na etapie, kiedy tego salonu fryzjerskiego nie rozkręcimy, żeby ta kosmetologia dobrze prosperowała. No i w międzyczasie, jak remontowałam te piwnice, to udało mi się stworzyć zespół stylistów, fryzjerstwo zaczęło działać. Otworzyliśmy spa, było takie huczne otwarcie, zaprosiliśmy bardzo dużo naszych gości. Zaczęliśmy fajnie działać i dosłownie 2 miesiące po otwarciu nas zalało kanalizacją. Tak. No, to był bardzo duży problem. No nie problem oczywiście, tylko wyzwanie, jak mówiłam wcześniej. Trudna sytuacja w każdym razie, z której wybrnęliśmy, no bo oczy całego zespołu i wszystkich osób w firmie zostały oczywiście skierowane w moim kierunku. Też trafił swój na swego, bo jesteś od urządzeń instalacji sanitarnych. No niestety ja tutaj nie miałam po prostu świadomości i wiedzy, bo nie zostałam poinformowana, że tutaj przyłącze do lokalu było niszczelne, więc ja nawet zupełnie nie mogłam wiedzieć, że takie ryzyko istnieje. Natomiast no, jak ze wszystkim poradziliśmy sobie, wybrnęliśmy z tego. Było trudno, ale się udało. W konsekwencji powstał kolejny oddział właśnie na ulicy Zwycięstwa w Gliwicach. Gdzie jesteśmy? Też nieprzypadkowa nazwa ulica Zwycięstwa, spójna z marką Wiktoria. Właśnie Wiktoria. No, natomiast ten oddział został otwarty pod koniec ubiegłego roku, czyli zaraz przed początkiem pandemii, więc kolejny jakiś tam dla nas cios, z którym musimy sobie poradzić i walczyć o przetrwanie. No i walczymy. Walczymy, pojawiają się nowe pomysły, nowe projekty, które po prostu realizujemy, żeby na etapie, kiedy nie jesteśmy w stanie świadczyć usług albo możemy je świadczyć w bardzo ograniczonym i określonym zakresie, no to mamy inne po prostu pomysły i je realizujemy. Przede wszystkim moim głównym celem jest to, żeby utrzymać pracę dla zespołu, który jest bardzo mocno zaangażowany. No i o to walczę, o tych ludzi, którzy byli ze mną i są dalej. I z tego, co wiem, chcą być, więc to jest takim motywem przewodnim wszystkich działań, które podejmujemy. Tak, ty właśnie bardzo mocno podkreślasz zawsze tą siłę twojego zespołu i zawsze jak ktoś w klubie potrzebuje, jak tam jakieś procedury opracować, to zawsze przekierowujemy do ciebie, bo wiemy, że ty masz to opanowane do perfekcji. Też ty wspominałaś o tym, że na rozkręcenie twojego biznesu korzystałaś z tych środków unijnych, prawda, różnego rodzaju dotacji, dofinansowań. I dzięki temu też udawało ci się właśnie dobrze prosperować. Tak, no bo z tego podejrzewam, że naprawdę byłoby ciężko. Także ja starałam się wszelkie możliwe źródła finansowania pozyskiwać. Pierwszym źródłem to był majątek prywatny po prostu, który no też mało osób jest tak zdeterminowanych, żeby odważyć się sprzedać własne pierwsze mieszkanie, w którym mieliśmy takie mieszkanie z mężem, w którym zamieszkaliśmy zaraz po ślubie. Taki nasz azyl, no i jakby tutaj ja namówiłam męża, żeby po prostu sprzedać to mieszkanie, żeby otworzyć spa, więc on też musiał bardzo mocno uwierzyć w ten pomysł, żeby takie po prostu działanie tutaj podjąć, bo to było naprawdę ryzykowne działanie, żeby wejść w biznes, w firmę, która w ogóle jeszcze wcześniej nie istniała, żeby po prostu coś tworzyć tak naprawdę z niczego. No ale widział też moje zaangażowanie, wiarę i przekonanie. No i dlatego myślę, się na to zdecydował też. Także pozdrawiamy z tego miejsca Zbyszka. Gratulujemy. Ale jak się ma taką żonę i taką wizję, jesteś w ogóle wizjonerką, więc tutaj jest, to jest normalne, że się za tą ideą twoją podąża i twój mąż w ciebie uwierzył. I dlatego jesteś w tym miejscu, w którym właśnie dzisiaj się znajdujesz. Ale popatrz, tu masz trzy, to jest też ciekawe, bo masz w obrębie Gliwic 3 oddziały. I teraz mogłoby się pomyśleć, że po co? W tak małym mieście, no bo Gliwice nie są jakimś wielkim miastem, otworzyłaś 3 oddziały, ale z jednego oddziału, właśnie w tym, w którym się znajdujemy, stworzyłaś Instytut Kosmetologii. I ten oddział jest nieco inny niż pozostałe. Jakbyś mogła powiedzieć, co tutaj się aktualnie dzieje, jakie są twoje, bo to jest stricte związane z twoimi planami na przyszłość.
Tak, to znaczy tak, dla delikatnego sprostowania, bo jesteśmy w klinice bardziej medycyny estetycznej i akademii szkoleniowej. Instytut Kosmetologii znajduje się w tym naszym takim głównym oddziale, który jest w sercu miasta, jak ja to nazywam, czyli centralnie na rynku gliwickim. I tam cała oferta związana ze świadczeniem usług z zakresu kosmetologii oraz spa and wellness się znajduje. Drugi oddział, gdzie w tych piwnicach też powstała Wiktoria, to jest fryzjerstwo na ten moment. Przez to, że nas tam pozalewało, no to tam już nie będziemy prawdopodobnie w ogóle drugiego spa otwierać. Tylko będziemy, myślę, chcieli zagospodarować tą przestrzeń trochę w inny sposób. Na razie tam cały czas walczymy z remontami po tych, po tych zalewaniach. Natomiast kolejnym oddziałem właśnie tym, w którym jesteś, w którym się znajdujemy, to jest przede wszystkim projekt tego miejsca zupełnie inaczej wygląda niż w tych dwóch pozostałych miejscach, ponieważ tutaj pomieszczenia są zdecydowanie większe. Dlatego, bo z założenia było to miejsce, w którym mieliśmy otworzyć akademię szkoleniową. Czyli tutaj będą prowadzone szkolenia też właśnie związane z rozwojem sieci franczyzowej. Tutaj chcemy szkolić franczyzobiorców, zarówno osoby, które będą właścicielami takiego Instytutu Kosmetologii, ale przede wszystkim też pracowników, kosmetologów, którzy będą jakby całą ofertę naszą przyswajać, która też jakby cały czas ewoluuje, no bo tak ten rynek dynamicznie się zmienia, tak jak mówiłam wcześniej, więc on wymaga ciągłych szkoleń. Dlatego to fajnie się uzupełnia. Mimo, że są trzy punkty w jednym mieście, to tak naprawdę każdy z nich ma jakby w ofercie zupełnie inny zakres i usług, i planów do realizacji, więc te punkty wzajemnie bardzo fajnie się uzupełniają. A oprócz tego tu jest klinika też, klinika medycyny estetycznej. Mamy tutaj współpracę z lekarzem z bardzo dużym doświadczeniem, który jakby swoją osobą bardzo wzbogacił naszą ofertę, która też oczywiście jest pod ofertą Wiktorii, Wiktoria Medica jako po prostu odrębny dział. Mamy tutaj trychologa, klubowiczkę naszą, Madzie, która w ostatnim czasie właśnie zaczęła działać, która też idealnie uzupełnia naszą ofertę kosmetologii, czy fryzjerstwa nawet, bo trycholog tutaj bardzo fajnie może współpracować z fryzjerami. Tak. Bardzo niewiele osób tak naprawdę w ogóle wie, kto to jest trycholog. To jest specjalista od skóry głowy, więc tutaj zdrowie naszych włosów też zależy nie tylko od profesjonalnej pielęgnacji właśnie włosów, ale przede wszystkim też od miejsca, z którego te włosy wyrastają, czyli dokładnie, od skóry głowy. Jeżeli nas panowie teraz oglądają, to trycholog również jest dla was. Jeżeli byście chcieli, oczywiście, potrzebowali, to tutaj można zarówno swoje partnerki wysłać, żony, jak i swoich mężów, partnerów, bo trycholog jest dla każdego. No tak samo jak kosmetolog. To jest jakby tutaj płeć nie ma znaczenia, bo oferta jest faktycznie dla każdego. Oczywiście statystycznie zdecydowanie więcej kobiet nas odwiedza, natomiast to jest też usługa dla panów. Coraz więcej osób generalnie po prostu dba o siebie, korzysta z tego typu usług. Przede wszystkim to są usługi też lecznicze, bo ja nie chcę, żeby to było też odebrane, że jesteśmy tutaj miejscem, gdzie się jedynie upiększamy i relaksujemy. Absolutnie nie. Tutaj celem jest przede wszystkim pomoc w zakresie jakichś problemów natury estetycznej, czy właśnie skóry, czy w przypadku kobiet rozstępu, celulitu, czy jakiegoś trądziku, czy zmarszczek. No, każdy chce pięknie wyglądać, dobrze się czuć, ale też na przykład mamy bardzo szeroką ofertę masaży, które czy dla sportowców, czy dla osób, które bardzo aktywnie żyją, mają wiele stresów, zwłaszcza w tym czasie jest to naprawdę potrzebne, żeby zredukować po prostu mięśnie, jakiś ból. Mamy świetną też fizjoterapeutkę, która naprawdę sobie radzi z każdym problemem właśnie, który się gdzieś tam pojawia na plecach, czy w ciele, żeby po prostu te napięcia zredukować. Więc no, celem jest przede wszystkim pomoc naszym klientom w tym zakresie, w którym które mamy jakby w ofercie. Które potrzebują. Bo popatrz, ty jesteś, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, ty jesteś i franczyzobiorcą, i chcesz być franczyzodawcą. I jakbyś mogła powiedzieć, czemu zdecydowałaś się właśnie wziąć czyjąś franczyzę właśnie w aspekcie fryzjerstwa, prawda? Bo to jest fryzjerstwo. Tak, pracujemy, jeżeli chodzi o fryzjerstwo, pracujemy pod marką Trendy Hair Fashion. Ja się zdecydowałam na taki krok, ponieważ jakby też wychodzę, ja nie jestem w stanie sprzedawać czegoś, czego sama bym nie kupiła. Więc jeżeli chciałam podejść do tematu bardzo profesjonalnie, to chciałam jakby poznać, jak to wygląda z perspektywy klienta franczyzowego już w istniejącej, dobrze funkcjonującej sieci. No bo to też jest jakiś wzorzec dla nas. Jeżeli jest sieć salonów fryzjerskich, która ma ponad 50, około 60 salonów w Polsce, te salony się wspierają, dobrze funkcjonują, są tam właśnie też określone procedury, ale przede wszystkim też jest akademia szkoleniowa, no to jakby to był główny motyw i powód, dla którego ja weszłam we fryzjerstwo, bo nie wyobrażam sobie zajmować się branżą, na której się nie znam.
Ja się nie znałam na fryzjerstwie, a weszłam w nią tylko dlatego, ponieważ była ta akademia szkoleniowa, więc wiedziałam, że mhm. będę w stanie ją poznać i będę w stanie poprzez tą akademię wyszkolić swoich ludzi, swój zespół. Więc to stąd po prostu była ta decyzja, no bo kosmetologię sama znam, studiowałam, tworzyłam ofertę, odpowiadam za to w 100% samodzielnie i osobiście. Dlatego też wiem, że i osobiście, i poprzez moich specjalistów jesteśmy w stanie wyszkolić właśnie i franczyzobiorców, i pracowników, którzy będą pracowali w takich placówkach. Natomiast no, odpowiadając na pytanie, no tutaj jeżeli chodzi o fryzjerstwo, to była branża dla mnie odrębna, którą dopiero poznawałam, więc stąd taki pomysł. Już wyprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie chciałam ciebie zapytać, czy wyobrażasz sobie, żeby ktoś prowadził biznes, nie znając się na nim, no bo często jest na przykład, to będzie lokowanie produktu programu, ale na przykład kuchenne rewolucje, tak? Magda Gessler często podkreśla, że no, ci restauratorzy się totalnie nie znają na gotowaniu, ale pomimo tego prowadzą te swoje restauracje i teraz, ale mają do tego właśnie zespół. I teraz pytanie, czy twoim zdaniem ktoś, kto nie ma totalnie doświadczenia, czyli załóżmy, że ktoś teraz biznes mu nie wypalił, bo pandemia, bo jakieś inne aspekty i chce otworzyć nowy biznes. Załóżmy, że właśnie taką sieć salonów spa albo jeden pojedynczy punkt. Czy ty uważasz, że osoba, która jest totalnie bez doświadczenia, bez przygotowania takiego edukacyjnego, jest w stanie poprowadzić taki punkt? No ale oczywiście, no bo właśnie bardzo fajnym przykładem jest to, jak ja poprowadziłam i prowadzę z sukcesem, myślę, ten salon fryzjerski pod marką Trendy. No bo tutaj jakby można powiedzieć, że klient franczyzowy dostaje po prostu gotowy przepis na prowadzenie tego typu firmy. My za to odpowiadamy. I ja też podchodzę tutaj do tematu bardzo poważnie i też nie wyobrażam sobie nawiązać współpracy z osobą, która w ogóle jakby nie do końca wie, jak się za prowadzenie firmy zabierać, bo tutaj na pewno klientem franczyzowym musi być osoba, która po prostu ma jakieś doświadczenie po prostu w biznesie jako takim. Branża zupełnie nie musi znać, ponieważ my wszystko dajemy, tak jak powiedziałam. Natomiast na pewno to musi być osoba, która ma jakieś doświadczenie w prowadzeniu po prostu zespołów, w zarządzaniu ludźmi albo jest przygotowana na to w taki sposób, żeby to po prostu dobrze prosperowało, bo my się pod tym podpisujemy i jesteśmy w stanie przeszkolić ze wszystkiego. Natomiast no tutaj kluczowe też jest zaangażowanie po prostu w taki biznes, bo to nie może być, jakby to powiedzieć, tylko inwestor, tylko bardziej zmierzam do tego, żeby to była osoba, która przynajmniej przez początkowy okres czasu, przez 2-3 miesiące jest w stanie się poświęcić na tyle, żeby po prostu w to wejść, albo od razu dać swoich ludzi, czyli menadżera, który po prostu taki biznes poprowadzi. Więc da się. Mając przepis, tak. Mając przepis, ale też mówisz, że jest bardzo ważna, ten fundament jest bardzo ważny, czyli musi mieć know-how biznesowe, bo może się nie znać na dziedzinie danego produktu, czy tam jakiejś branży, ale musi znać te podstawy prowadzenia biznesu. Czyli już dobrze by było, żeby znaczy, musi po prostu chcieć je poznać, prawda? Bo to jest kwestia no, dokładnie tego zaangażowania, o którym powiedziałam wcześniej. Jeżeli ktoś jest w stanie swój czas przede wszystkim poświęcić i zapał, i zaangażowanie, no to tak wiadomo, że tutaj musi być zaplecze finansowe też. No nie ukrywajmy, żeby otworzyć tutaj Instytut Kosmetologii, trzeba mieć jakieś zaplecze finansowe. Natomiast no, najważniejsze jest zaangażowanie tutaj takie początkowe, żeby chcieć po prostu w to chociaż trochę wejść na początku. Bo później to już jest samograj tak zwany. Później to już bardzo fajnie funkcjonuje. Na pewno bardzo fajnym jakby docelowym miejscem, gdzie takie instytuty kosmetologii mogłyby się otwierać, są obiekty hotelowe, zwłaszcza obiekty, które dopiero się budują, tworzą, ponieważ to jest zwiększenie prestiżu dla hotelu i na pewno zwiększenie wartości dla samego końcowego odbiorcy, no bo w tym momencie każdy na tym zyskuje i hotel, ponieważ ma coś, na czym nie musi się znać, co daje mu dodatkową wartość i gość hotelowy, który przyjeżdżając na jakąś konferencję jest w stanie po prostu przy okazji skorzystać z różnych usług. No i w tym momencie jakby, jeżeli jest jakieś fajne miejsce i są dwa hotele obok, jeden hotel ma tą kosmetologię taką bardziej rozbudowaną, bo ja nie mówię tutaj o spa jako takim, czyli jest, nie wiem, jeden gabinet masażu i basen. I to jest, i jedna sauna, i jacuzzi, i to jest spa. Bardziej zmierzam do tego, że tutaj no my bazujemy jednak na profilu związanym z konkretnymi usługami, czyli tutaj cała branża związana właśnie z kosmetologią jest istotna. Tutaj też są i technologie, i urządzenia potrzebne, i też konkretne produkty, na których później specjaliści pracują, bo też są procedury określające jakby wymagania
dotyczące kwalifikacji zawodowych osoby, która podejmuje pracę w takim instytucie. Ja się nawet śmieję sama czasami, bo często miewam pytania, czy ja sama wykonuję zabiegi. I zawsze odpowiadam, że no nigdy tego nie robiłam, ponieważ sama nie spełniam swoich oczekiwań. Bo moim takim głównym oczekiwaniem jest po prostu doświadczenie zawodowe, takie no fizyczne, żeby po prostu pracować na samodzielnym stanowisku kosmetologa. A ja nigdy nie miałam możliwości tego doświadczenia nabyć, bo zajęłam się po prostu jakby tworzeniem wszystkiego wokół. I dlatego nie, niestety nie mogę tutaj sama być na stanowisku. Nie wpisujesz się w procedury, niestety, które sama tworzysz tak w ogóle. Tak. Ale tak właśnie pani płynnie przeszłaś do tego tematu hotelowego, no bo tutaj już zapowiadane było na początku, zdradzamy, w Eko Mazury, w kompleksie Eko Mazuria powstaje właśnie oddział Victoria Day Spa, gdzie właśnie Victoria będzie tutaj uczyła osoby, która będzie prowadzić to miejsce, jak to wszystko właśnie poprowadzić, jak to ma wyglądać, także nasi goście hotelowi będą mogli korzystać właśnie z usług Victoria. No ja się nie mogę doczekać, bo to jest fantastyczny projekt. Tutaj nawet nie chodzi tylko o spa i o to, że tam będzie Victoria. Na pewno dla mnie to jest ogromne wyróżnienie i satysfakcja. Natomiast samo miejsce po prostu jest przepiękne. To jest wszystko, co jest związane w tej chwili z tym, czego tak naprawdę ludzie bardzo szukają. To jest wszystko, co jest ekologiczne, zdrowe, bardzo fajnie współgrające ze sobą. Miejsce, które jest wyciszone, które jest po prostu oazą spokoju, gdzie tworzy się cała infrastruktura wokół tego, bo tam nie tylko przecież hotel, ale przede wszystkim te domki takie przepiękne i apartamentowiec i całe miasteczko, które wokół tego powstaje. Mnóstwo jakby branż pobocznych, które to tworzą. No to jest niebywałe i to przede wszystkim za tym wszystkim stoją ludzie. Za tym wszystkim stoją ludzie, społeczność, która zbudowana jest z fantastycznych pasjonatów, z ekspertów, z bardzo dobrych specjalistów z różnych branż. I to tak naprawdę jest największą wartością tego projektu. Dlatego ja się bardzo cieszę, że mogę być częścią. My też się bardzo cieszymy. Ja już nie mogę doczekać, jak sama skorzystam z tych zabiegów, nie ukrywam. Zapraszam do Gliwic. Słuchaj, daleko nie mam. Także Victoria, bo tutaj też mówimy o tych procedurach. Ty wiele rzeczy sama robisz, sama tworzysz. I skąd ty w ogóle wiesz, jak procedurę taką stworzyć? Na to pytanie sama nie jestem w stanie odpowiedzieć. To po prostu się w głowie rodzi. No, tak sobie zawsze stawiam się w roli klienta i ja jestem, nie ukrywam, wymagającym klientem, więc zawsze po prostu wychodziłam z założenia, że chciałabym to dać, czego sama bym oczekiwała. No, czyli żeby dać po prostu coś więcej. No, żeby tego klienta dopieścić od stóp do głów w każdy możliwy sposób, oczywiście w określonym obszarze, w którym tutaj jesteśmy w stanie mu dać w zakresie naszej oferty. No i jakby to przyczyniało się do tego, żeby po prostu gdzieś tam przelać na papier sposób postępowania przy wykonywaniu usług. No ale jakby znowu wracamy też ponownie do człowieka, do punktu wyjścia. Przez to, że ja bardzo jestem zaangażowana mentalnie w tworzenie, w ten proces twórczy tej firmy, no to siłą rzeczy jakby ludzie, którzy weszli do zespołu, również są pasjonatami jakby w swoim zakresie. Bo mam mocno rozbudowany zespół o różne branże, bo są kosmetolodzy, fizjoterapeuci, menadżerowie, styliści, lekarze w tej chwili już. Także no, ja już nie mówię o zapleczu marketingowym, bo też i informatycy, i graficy. No to jest całe bardzo duże zaplecze, które tą firmę tworzy. Natomiast każdy z tych osób jakby indywidualnie patrząc, przede wszystkim jeżeli chodzi o ten zespół, który ma kontakt bezpośredni z klientem, no to są pasjonaci, to są ludzie, którzy są bardzo ambitni, którzy chcą się cały czas rozwijać, no i którzy no, wierzą po prostu w tą ideę i za nią podążają. I dlatego tak to działa, myślę. Dlatego przyciągasz też te osoby do siebie, bo ty sama tak mocno wierzysz w ten projekt, zresztą to widać, czuć, słychać w każdym aspekcie i sama to podkreślasz, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy sprzedali tą ideę naszym podwykonawcom, osobom, z którymi współpracujemy, no bo to chyba zapewnia sukces. Tak, no to jest najważniejsze, żeby po prostu zaangażować w to inne osoby, no bo samemu się nie jest w stanie. Ja stworzyłam biznes, gdzie sama nie byłam w stanie świadczyć usług, tak jak mówiłam wcześniej, więc ja bez ludzi nie byłabym w stanie zrobić nic. I każda firma, która się jakoś rozwija i powstaje, nazwijmy to z niczego, no to prędzej czy później potrzebuje większej grupy osób, które się zaangażują
we wspólny projekt, we wspólny cel. Mhm. Jakbyś jeszcze mogła powiedzieć tak na powiedzmy pierwsze, znaczy te dwa lata, które są przed nami. Wiadomo, że tutaj nic nie przewidzimy, ale jaki jest taki twój cel na dzień dzisiejszy, tak, w aspekcie dwóch lat na przykład? Szeroki. No ja bardzo bym chciała, żebyśmy za dwa lata mieli już kilka punktów naszych. Mm-hmm. Przede wszystkim na pewno taką perełką będzie jako Mazuria, gdzie to będzie przy zapleczu właśnie ogromnej grupy osób i całego kompleksu na pewno takie przepiękne miejsce, miejsce wyjazdowe, gdzie można nie tylko właśnie dziennie iść do spa, ale też sobie wyjechać. Też mam w planach organizowanie takich obozów, czy wyszczuplających, modelujących, upiększających, czy relaksujących, tak żeby każdy, kto przyjedzie na miejsce, po prostu skorzystał z każdych możliwych rozwiązań, żeby... No wiadomo, że tą społeczność tworzą ludzie sukcesu, przedsiębiorcy. To jest klub przedsiębiorczości, więc tam też są bardzo duże firmy już w tej chwili w klubie, więc ja się o to w ogóle nie martwię, że tam ten kompleks na pewno będzie tętnił życiem i będzie stale zapełniony przez cały okrągły rok. Znając Adama i Jacka, wiem, że na pewno tak co będzie. Na pewno. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No dlatego no to jest główny cel, żeby po prostu jakby od tego zaczynając, jeżeli tylko sytuacja nam na rynku pozwoli, no to będziemy otwierać po prostu kolejne punkty w hotelach i też takie instytuty samodzielne, tak jak w Gliwicach, czyli takie instytuty kosmetologii działające po prostu jako dzienne spa. No a cały czas pracujemy nad tym, żeby do tematu się bardzo mocno przygotować, bo chcemy wystartować tą franczyzą mając całe zaplecze techniczne w postaci naszych sprzętów i technologii pod naszą marką już i też naszych kosmetyków. Więc to jest dużo takiej pracy, która nie jest związana z usługami, pracy, której nie do końca widać, tak, ale która się dzieje. No właśnie o to pytam, kiedy te produkty i usługi, co to za produkty, co to za sprzęty planujesz stworzyć? No my mamy w tej chwili 10 lat doświadczenia i przez ten czas cały czas podążając za nowościami na rynku, wiemy, jakie technologie są najbardziej skuteczne przede wszystkim, jakich zabiegów ludzie oczekują, czego szukają. Na pewno jednym z takich głównych profili jest modelowanie sylwetki. No, to jest dosyć duży problem, zwłaszcza dla kobiet, dla mam, które na przykład dzieciątka urodziły i mają zwyczajnie po prostu później taki problem czysto psychologiczny, tak, prawda, tak, który tak się później no, bardzo mocno wpływa na nasze życie codzienne. Nie do końca jesteśmy zadowoleni, jak patrzymy w lustro, albo jak ubieramy jakąś sukienkę, która nie wygląda tak, jakbyśmy chciały. Tutaj już mówię w roli żeńskiej. Więc to jest na pewno taki jeden z głównych obszarów, czyli modelowanie sylwetki, usuwanie roztępu, celulitu, zabiegi odchudzające troszeczkę. Nie jesteśmy nigdy, nie będziemy tutaj jakby świadczyć operacji dotyczących jakby takich poważnych operacji. Jeżeli chodzi nawet o liposukcję taką miejscową, to nasz lekarz wykonuje takie zabiegi, więc mamy też możliwość delikatnego tutaj bardziej inwazyjnego modelowania ciała, ale w zakresie technologii przy urządzeniach medycznych jesteśmy w stanie bardzo pomóc. Jeżeli chodzi o, to jakby jest powiedzmy jeden z takich głównych obszarów, jeżeli chodzi o ciało. Natomiast jeżeli chodzi o twarz, no to tutaj cały problem związany z bliznami, z trądzikiem, z suchą skórą, z przetłuszczającą się skórą. Czyli to wszystko, co jest naszą, no przede wszystkim twarz jest naszą wizytówką, tak, więc jeżeli coś jest nie tak, no to na pewno jest to ogromny dyskomfort w takim życiu codziennym i tutaj w tym zakresie też jesteśmy w stanie pomóc. No i pracując na bardzo profesjonalnych w tej chwili produktach różnych marek, jesteśmy w stanie ocenić, które zabiegi dają najlepszy efekt, który mniej konkretny efekt, no i na tej podstawie będziemy tworzyć po prostu swoje produkty już pod naszą marką. To samo dotyczy też sprzętu właśnie. Super, super. Do tego ci życzę i trzymam kciuki bardzo mocno. Wiktoria, zadam ci takie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, mianowicie brzmi ono, jak zaprogramować się na bogactwo i czym w ogóle bogactwo dla ciebie jest? Fajne pytanie. Jestem bardzo ciekawa, jak to u ciebie, jak ty to rozumiesz? Dla mnie bogactwem jest przede wszystkim spokój wewnętrzny i realizowanie swoich pasji. I to jest naprawdę, ja uważam, że pieniądze mogą raz być, może raz ich nie być. Po prostu one mogą się pojawić z pracy, bo ja zawsze swoim też ludziom to powtarzam, że pieniądze biorą się z pracy.
jeżeli ktoś ma jakiś pomysł i nad tym ciężko pracuje, mhm. to prędzej czy później te pieniądze się pojawią. Mhm. Ja też, no, nie mając kapitału, zrobiłam wszystko, żeby go pozyskać. I też jeszcze wracając jakby do tematu związanego z tymi wcześniejszymi, początkowymi, szaleńczymi inwestycjami, które były bardzo szybkie. No była na przykład taka sytuacja w pewnym momencie, wtedy, kiedy ten drugi punkt przejmowałam w tak krótkim czasie. No to było bardzo ładne miejsce też prestiżowe, które no miało określoną wartość, określoną cenę. Ja się zdecydowałam na pożyczkę unijną, mimo że nie miałam żadnej zdolności finansowej, bo po prostu to było w zbyt krótkim czasie i przy ciągłych inwestycjach. I pamiętam jak dziś moment, kiedy przyjechała specjalnie pani, która była dyrektorem komisji, przyjechała ze mną na spotkanie, bo jak ona zobaczyła dokumenty, to się za głowę złapała i powiedziała, no nie ma w ogóle opcji, no co to jest w ogóle za firma? Jak ta firma chce się starać o pożyczkę na taką kwotę? No ale właśnie osoba, która ze mną wcześniej rozmawiała, przekonała tą panią dyrektor do tego, pani Czepałowa jeszcze do tej pory pamiętam. Nie wiem, czy jeszcze pracuje, bo to była taka starsza pani, bardzo sympatyczna swoją drogą. No przyjechała na to spotkanie, jak ja pokazałam jej, zaczęłam po prostu opowiadać o tych wszystkich wnętrzach, o tym, jak to się wszystko tworzyło w tym nowym punkcie, które otworzyliśmy. Pokazałam filmy, które z telewizją nagrałam w ciągu no, bardzo krótkiego czasu. Materiały reklamowe, marketingowe, które udało mi się stworzyć w ciągu roku dosłownie, to ona po prostu nie miała żadnych wątpliwości. Niech pani bierze tą pożyczkę, pani sobie na pewno da radę. No i się udało, więc to jest... No to jest kwestia tego, żeby pokazać komuś, że no te pieniądze mają czemuś służyć. Mają służyć temu, żeby dać kolejnym ludziom pracę, żeby zaangażować się właśnie w to większą grupę osób, żeby stworzyć coś fajnego. Więc no tak to wyglądało. Super. Tak jeszcze zdradzę końcem naszego spotkania, że ty tak na dobrą sprawę w dowodzie masz inne imię. Znaczy Wiktoria też jest jako druga. Wiktoria, dokładnie. Wiktoria jak najbardziej. Wiktoria to jest twoje drugie imię, natomiast twoje pierwsze imię to jest Sławomira. Ale tym imieniem się już nie posługujesz od pewnego czasu, dlatego ja też do ciebie zwracam jako Wiktoria. Ale pamiętam ten pierwszy moment, kiedy wszyscy Wiktoria, 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 ale gdzieś tam przemyciło mi się Sławomirem. Jak ty masz na imię? To jest bardzo fajne pytanie, bo ja czasami sama nie wiem, jak się przedstawiać. No faktycznie jest tak, że moje imię troszeczkę jest taką, no niestety kulą u nogi przez całe życie, no bo to jest męskie imię po prostu, Sławomir, tak ludzie w Polsce kojarzą. I no przez całe życie notorycznie słyszę, witam panie Sławomirze, dzień dobry panie Sławomirze. Ja się muszę cały czas tłumaczyć, że, no, że jednak jestem kobietą, nigdy nie planowałam zmienić płci, więc to jest takie, tak poważnie mówiąc, trochę irytujące na dłuższą metę, kiedy się musiałam tłumaczyć na poczcie, ja chciałam odebrać jakieś pismo z sądu, dosyć ważne, na które czekałam długo. No i pani nie chciała mi wydać tego pisma, bo było wyraźnie napisane, pan Sławomir Puchała, no i patrzy ta pani na mnie. Mówi, niestety, no niepodobne. Niepodobne, żeby pani była panem, więc stwierdziłam, że drugie imię, które zawsze lubiłam, ja jeszcze jako studentka przedstawiałam się jako Wiktoria, jako Wiki, zresztą moi przyjaciele właśnie z młodych lat na mnie mówią Wiki do tej pory, czy Wiktoria. Mhm. Natomiast no, formalnie dalej jestem Sławomira, więc jak sobie pomyślałam, że miałabym wszystkie dokumenty i umowy zmieniać na Wiktorię, no to stwierdziłam, że pozostanę po prostu przy tym imieniu formalnie i tak naprawdę często się podpisuję na przykład dwoma imionami. No ale Wiktoria wszyscy się kojarzą. Od pewnego czasu tak się faktycznie przedstawiam we wszystkich środowiskach też, gdzie działam, więc jakoś tak mi bardziej po drodze. Dokładnie, także niech tak zostanie. Zresztą sama nazwa firmy się oczywiście wzięła od drugiego imienia, więc stwierdziłam, że będzie to bardziej dla mnie spójne też. Twoja marka osobista, po prostu, twoje imię. Tak. Bardzo ci dziękuję, Wiktoria, za dzisiejsze spotkanie. Również bardzo dziękuję. Dziękuję ci też, że jesteś z nami na pokładzie klubu, bo nie dość, że jesteś inwestorem w Eko Mazur i osobą, która będzie nam pomagała rozwijać to miejsce, no to jeszcze jesteś klubowiczką, jeszcze pomagasz tutaj naszym klubowiczom również rozwijać ich biznesy, co jest super. Bardzo polecam klub, naprawdę fantastyczna społeczność. Zresztą jest tak, z kim przestajesz, takim się stajesz, jak to Adam często powtarza. No i też jest tak, że ludzie wzajemnie się przyciągają. To jest po prostu kwestia takiej energii, która na pewno działa. Bo ja w ogóle wchodząc pierwszy raz na konferencję klubu, ja od razu chciałam jechać z wami na wyjazd integracyjny i po prostu poczułam tą luźną, fajną atmosferę, taką dającą
swobodę przedsiębiorczości, żeby nie było to w takiej formule bardzo poważnej, tylko żeby... Przedsiębiorcy mają wszystko do siebie, że potrzebują się zwyczajnie zintegrować, pobawić trochę... Tak, i odpocząć. I odpocząć. Dokładnie. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Pamiętaj proszę o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górę, jeżeli Ci się podobał ten odcinek, no i oczywiście udostępnienia, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. Także pozdrawiam Cię, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję serdecznie.